To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o pierwszym i jak dotąd jedynym, chyba że czegoś nie wiemy, Polaku w kosmosie, nie licząc Twardowskiego. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w niedzielę. Dziś będzie o Mirosławie Hermaszewskim i o książce, którą napisali o nim moi redakcyjni koledzy pracujący i mieszkający w Katowicach, Dariusz Krotko i Marcin Pietraszewski. Proszę posłuchać, co się musiało wydarzyć, żeby Polak w kosmos poleciał. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz audioteka przedstawiają Radio Książki Rozmowy o literaturze Zapraszam Michał Nogaś Dzień dobry Państwu, to jest 28. wydanie Radia Książki Wspólne przedsięwzięcie książek, magazynu do czytania, wyborczej PL i audioteki Znów w Warszawie jesteśmy, więc audioteka ponownie nas gości Ale dzisiaj w naszym studiu dwaj panowie ze Śląska Z Gazety Wyborczej w Katowicach Dariusz Kortko, dzień dobry Dzień dobry I Marcin Pietraszewski, dzień dobry Dzień dobry Zacznę od pytania, które wszystko wyjaśni Albo będzie zagadką, o co może nam dziś chodzić. Czy złożyliście kwiaty pod pomnikiem Gagarina? Nie, nie złożyliśmy kwiatów pod pomnikiem Gagarina, a to z tego powodu, że nikt im nam ich nie dostarczył, nie doręczył. Bo procedura jest taka, że przyjeżdża się do Gwiezdnego miasteczka, jak się jest oficjalną delegacją, a wszyscy czekają już pod pomnikiem, wystarczy podejść i jakaś pani albo pan wręcza kwiaty, które należy złożyć. No nie można sobie tak przyjechać do Gwiezdnego miasteczka i z własnymi kwiatami. W ogóle. Nie można wjechać do Gwiezdnego Miasteczka. To była straszna historia i bardzo no. zabawna, kiedy staraliśmy się o to, żeby wjechać do Gwiezdnego Miasteczka, napisaliśmy maila tam do biura prasowego i najpierw w ogóle nie dostaliśmy odpowiedzi. No więc napisaliśmy drugi raz po rosyjsku. I potem przez kogoś tam e, dostaliśmy wiadomość, że w ogóle do Gwiezdnego Miasteczka to najbliższe zapisy, a to był, to był chyba e, czerwiec, trzymaj, na listopad 2018 roku, czyli e, jeszcze musielibyśmy czekać. I moglibyśmy wjechać z grupą dziennikarzy, no one są dosyć, dosyć rzadko się e, tam wpuszcza dziennikarzy, więc trzeba czekać po prostu na grupę. A my chcieliśmy się spotkać z generałem Piotrem Klimukiem który tam dalej w tym gwiezdnym miasteczku jest wielką szychą. Próbowaliśmy do niego dzwonić i mieliśmy nawet numer telefonu do niego, ale on niestety nie odbierał. I nasza tłumaczka, Józefina Piątkowska, wpadła na taki pomysł. Mówi: to Słuchajcie, może ja mam znajomych w Moskwie, to może oni zadzwonią z tego miejscowego telefonu. No i zadzwonili, podniósł od razu. I co się okazało, on w ogóle nie odbiera telefonów z Polski, bo jest na Polskę obrażony. A o co? No, Polska zdradziła, kiedyś to były zaprzyjaźnione narody, a teraz Polska już nie chce, nie lubi Rosjan, Polacy nie lubią. W ogóle się odwrócili od, od Rosji, patrzą na zachód. Nie lubi Polaków generalnie. A Maszewskiego lubi czy nie? Lubi. Lubi ma do niego ogromny sentyment. W końcu sporo przeżyli. Natomiast ten kontakt między nimi się troszeczkę urwał. Natomiast w ostatnim czasie Klimk zaczął śledzić wydarzenia w Polsce i nie wierzy w to, co się działo wokół generała Hermoszewskiego. Mówi, że macie jednego kosmonautę, jednego poleka, który powiedział w kosmos i w taki sposób go traktujecie. Dla Rosjanina jest to nie do przyjęcia. Tam każdy kosmonauta jest hołbiony, był hołbiony, jest hołbiony, ma ekstra emeryturę, dacze wokół jednego miasteczka, uznanie w społeczeństwie. I Klimkowi nie mieściło się w głowie, nie mieścić w głowie, to, w jaki sposób potraktował generała Chemnickiego, czyli odebraną mu emeryturę i ta próba degradacji do stopnia szeregowca. On, mówi, on to mówi, to nie jest normalny kraj. Nie jest normalny kraj. Tylko Polacy mogą tak zrobić. Ale ja jeszcze może wrócę do tego gwiezdnego miasteczka, bo nie, do, nie, do, nie dojechaliśmy do niego jeszcze. I wtedy ci znajomi zadzwonili do Klimuka z tego moskiewskiego telefonu i on powiedział. Dobra, no to niech chłopaki przyjadą do Gwiezdnego miasteczka. No, nam się włosy zjeżyły na głowie. Jak no przecież tam nie można wjechać w ogóle? Do Gwiezdnego miasteczka. No, przyjedziecie do Moskwy, zadzwoncie, zobaczymy. No, to polecieliśmy do tej Moskwy, pojechaliśmy. Ale zanim polecieliśmy, mieliśmy zderzenie z rosyjską biurokracją w postaci ambasady w Krakowie. Staraliśmy się o wizy. Dostaliśmy z Darkiem pismo z wydawnictwa, że Darek i Marcin przygotowują książkę o locie Polaka w kosmos. i... Wybierają się jesienią do Moskwy, aby spotkać się z kosmotami rosyjskimi. No i z tym pismem jedziemy sobie do, do konsulatu w Krakowie, składamy wniosek o wizę. Pani pyta, kiedy chcemy lecieć do Moskwy. Mówimy, no że nie wiemy. Ale jesienią. W październi, nie. ale w październiku. A pani mówi, no tak, ale tu w piśmie w Dąbnictwie jest napisane, że jesienią. No ale mówimy, że październik jest jesienią. Nie. W piśmie musi być napisane dokładnie, kiedy macie państwo lecieć. Okazało się, że Rosjanie nie wydają wizy otwartej na 3, 4 miesiące czy pół roku nawet, tylko wizę od do, czyli od pierwszego dnia pobytu do ostatniego dnia pobytu i w takim terminie się musieliśmy zmieścić, jaki wskazaliśmy. I to było dla nas troszeczkę abstrakcyjne, bo. Nie mieliśmy żadnego spotkania mówionego w Moskwie, więc pierwszy chcieliśmy uzyskać wizę, żeby potem się umawiać na spotkania w Moskwie. Natomiast zresztą nie tą kolejność odwrócili, więc pierwszy musieliśmy wskazać termin, a dopiero potem umawiać. No i byliśmy w stresie, no bo mieliśmy wizę na tydzień, a, a, a nie wiadomo było, czy się z nami spotka generał Klimuk. I generał Leonow. I, I generał Leonow. Z Leonowem byliśmy umówieni, ale to potem opowiemy o tym. Stajemy przed bramą Gwiezdnego miasteczka. Pojechaliśmy tam z Moskwy taką marszrutką, się jedzie taką niską e, przez lasy, no i dojeżdża się do, do Gwiezdnego miasta, coraz mniej ludzi w tej marszrutce, coraz mniej i w końcu zostajemy my i jeszcze jakieś dwie osoby i ta marszrutka podjeżdża pod bramę i mówi wychodzić, już dalej nie możemy, nie możemy jechać. E, tutaj proszę podejść, jest biuro przepustek, przychodzimy na biuro przepustek i grzecznie mówimy, że generał e, Klimuk prosił, żebyśmy się tutaj zgłosili, że mamy z nim spotkanie. Ta, 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 ta pani oszalała. Ona mówi, jak to? To jest niemożliwe. Yy, yy, tu proszę zadzwonić do, do generała Klimuka i, yy, i się pani przekona, że mówimy prawdę. Dzwoni, ale generał Klimuk oczywiście nie odbiera nie telefonu. No więc nie wiemy co robić, jest dosyć chłodno, bo październik w Moskwie już jest chłodny, stoimy, nie wiemy co, nie wiemy, co robić. Mówimy do niej, że, że my jesteśmy dziennikarzami z Polski, że nam wypisała te przepustki. I ona wtedy oszalała po raz drugi, bo mówi, jak to to są paszporty Unii Europejskiej? To jest w ogóle niemożliwe. Tutaj nie można tak, to tylko na paszporty, tylko rosyjskie paszporty, tylko rosyjskie dokumenty uprawniają do wjazdu. Na szczęście generał Klimuk za którymś tam ja razem... Jeszcze tak zasunęła to okienko i się odwróciła plecami do na nas i mi się wyłączył Kubuś Fatalista. Mówię posprzątane, nie wejdziemy. <grymne> Obraziła się na was. Obraziła, że daliśmy jej te nasze bordowe paszporty. No i, um, no i w końcu generał Klimuk odebrał ten telefon. I my mówimy już ten że panie generale, no ale my tutaj stoimy. No już w prazie, że, że płakaliśmy, że nas nie chcą tutaj wpuścić. Jak my się z panem zobaczymy. A nie mówi nieciewo, niecie mówi. Badaż poczekajcie. No to czekamy, zajechał czarnym Leksusem. A tam już wszyscy stoją przy bramie, ci żołnierze, z rękami założonymi, żeby, was żeby nas rozstrzelać, że no w ogóle nie przejedziemy. Mówimy, pokazujemy małą mówimy do, do, do samochodu, do samochodów, siadajcie. Siedliśmy do samochodu, generał Klimuk pojechał pod bramę, szlaban się podniósł, wszyscy zasalutowali i wjechaliśmy do wieznego miasteczka bez żadnej przepustki. I tak byliśmy się... pod pomnikiem Gagarina, ale bez kwiatów. Bez kwiatów. Tak się zaczyna opowieść o, o wielkiej przygodzie Marcina i, i, i Darka, a to wszystko w nowej książce Cena Nieważkości. Kulisy lotu Polaka w kosmos. Tak się składa, że w dniu, w którym ma swoją premierę odcinek Radia Książki, którego państwo słuchają, pojawia się także na rynku nowy numer magazynu książki, gdzie na okładce wasz bohater, generał Helmaszewski. no i także premiera tego numeru książek, zbiega się z premierą książki. Kosmicznie będzie jesienią. Bardzo wszystko to się ładnie układa. A właściwie dlaczego postanowiliście napisać książkę o Hermaszewskim? A właściwie o tym, co się działo, zanim on poleciał w kosmos i później? my wcześniej napisaliśmy książkę o Kukuszce. Ale potem, jak już ją napisaliśmy, to okazało się, że to jest nie tylko opowieść o Kukuczce, ale też o Polsce tamtego czasu. A to jest Polska naszego czasu. Wtedy chodziliśmy do, do podstawówki, no, potem do liceum, i te historie jak gdyby gdzieś tam w nas ciągle są. Ja doskonale pamiętam kukuczkę z gazet, z telewizji. Nie znałem go osobiście, ale wiem, jak się wtedy o nim rozmawiało. Tak samo było jak poleciał Hermaszewski w 78. To było coś niesamowitego. Ja oglądałem te transmisje w telewizji, to, to były moje historie. Myśmy w szkole z chłopakami mówili: o, to fajnie, ciekawie, jak tam w tym kosmosie, że ten... To było tak niesamowite, że to ciągle w człowieku jakoś. jakoś tkwi. To stąd ta miłość do Gwiezdnych Wojen, już wiem. A ta historia, nie wiem jak Marcin, ja czuję taką potrzebę, żeby tę historię jeszcze raz po prostu opowiedzieć przez siebie, czym to dla mnie było, I opowiedzieć troszkę o operelu. Śmieszna sytuacja była, bo, jak wyszły zapowiedzi tej książki, to jedna z internautek napisała taką, taką mini zapowiedź: Tego, też, że o, fajnie ukazuje się książka o locie Polaka w kosmos. Niesamowite, ja nawet nie wiedziałam, że mieliśmy Polaka w kosmosie. Mhm. Także też wyrosło nowe pokolenie, które po prostu tych historii nie zna. Mniej Więc więcej, nawet nie zna generała, bo podczas po lipca generał przyjął na śląsk na spotkanie rodzinne i chciał się zamordować jedną z hoteli w Mysłowicach. Tam był lekki zgrzyt, bo okazało się, że recepcja nie chce przyjąć generała z małym pieskiem, bo jego żona miała małego pieska. W końcu dyrekcja hotelu załatwiła sprawę, generał się zameldował i potem padło pytanie do pani w recepcji, szefa hotelu pytała, czy wiesz, kto to był? On mówi, nie mam pojęcia, jakiś Hermaszewski. No więc to są historie o ludziach, o ikonach tamtych czasów. Ale też, co dla nas ważne, o tamtych czasach. Chcieliśmy powiedzieć o, o, troszkę o tym, czym był PRL, co to był za kraj, w jakim kraju my, my żyliśmy, mieliśmy to doświadczenie. Ale to też nie było takie doświadczenie pełne, no bo, bo jakie doświadczenie może mieć osoba, która w tym czasie chodzi do, do postawówki? To są jakieś reminiscencje, prawda? Ja pamiętam, że mi pani z Polskiego wysyłała e, do kolejki, bo akurat rzucili jajka. I przyniosłem dwa jajka i e, ona mówi, po dwa tylko dawali? No to jeszcze tam Kowalski, e, tam następny, to proszę bardzo jeszcze raz do tej kolejki, no bo do każdemu po dwa. To no, tak, takie rzeczy pamiętam. Ale ja na ten... rosyjskim musiałeś uważać, bo zdradzę Państwu, że w Moskwie świetnie muszło po rosyjsku. Otrażamy Dużo się mówił wszystkie i wszystkie rozumiałem. O tak, 30 lat nie rozmawiałem. <laughs> Proszę, co to jednak znaczy, bycie pilnym uczniem. Ale ten 78, rok, 78 <laughs> rok, w którym to się wydarzyło, czyli od hmm, Hermaszewskiego w kosmos, to w ogóle był ważny rok w polskiej historii Ta. z zupełnie różnych powodów. Z jednej strony to wydarzenie, z drugiej strony wybór papieża. No, on miał pecha niestety. Nie papież, tylko Hermaszewski miał pecha. Bo on był szykowany rzeczywiście na taką ikonę e, takiej perlowskiej propagandy. Polak w kosmosie. Wyobrażacie sobie polski język, który płynie z orbity? Czym jest nasz kraj, że mogliśmy że mogliśmy sobie pozwolić na wysłanie kosmonauty? Syn Kopernika. W kosmos. Tak, syn Kopernika. Drugi twardowski. To było e, wszystko już wcześniej przygotowane. Miało pokazać, jaka Polska jest naprawdę, jaką jest potęgą, że to jest myśl technologiczna Polska, też tam była jakoś w to wpleciona. I to wszystko jest gotowe, i nagle wybierają papieża na Polaka, i wszyscy o Hermaszewskim. W ciągu po prostu o tak, jednej chwili. Nawet jego start był ukryty tajemnicą, i wtedy cała Polska żyła Mundialem, w Argentynie, w Argentynie dokładnie, to już Polska przejechała po złoty medal. Ten, ten słynny bec. mecz, gdzie Dejna nie strzelił karnego, tak? I 30 milionów Polaków dywagowało, co by było gdyby, tak. A w tym czasie Hermaszewski był już na bajkonurze i, i wkładał skafander, żeby lecieć w kosmos. Stąd też motto tej książki: że, że bohaterstwa nie, nie da się zaplanować. Po prostu nie da się tego. Nawet jakby ktoś bardzo chciał, to, to po prostu świat ma inne plany i i trudno, trzeba się z tym pogodzić. Zresztą to już była inna Polska, to już była, To był y, schyłek PRL-u, to przed tej y, cudownej epoki, złotej epoki Edwarda Gierka, kiedy y, rzeczywiście były czekolady jeszcze w sklepach, można było kupić kawę. No Na Śląsku kolejki. to dobrze pamiętają. A było, ja kupowałem tak, bardzo dobrą czekoladę z orzechami. To eee, ciekawe jakieś pakiety z Niemiec. Przypominacie o tym, że Śląsk nazywany był Katangą? To była tak. naj, najbogatsza dzielnica, część Konga. Kiedy oczy świata były zwrócone na Afrykę, to właśnie często mówiło się, że Katanga. Zresztą Katanga chciała być niepodległa, przez to, że była taka, mhm. taka bogata wzłoża. No i ten Śląsk, jako część Polski naj, najbogatsza, dzięki Gierkowi. No ale pamiętamy też węglarki, które ze Śląska jechały na wybrzeże, a stamtąd wracały z obraźliwymi dla ślązaków napisami, prawda? To wszyscy o tym mówili. W tej książce, proszę Państwa, która jest bardzo dobrze napisana, czyta się ją bardzo szybko, nie chce się oderwać od tego tekstu, płynie cała ta opowieść. Mnóstwo jest historii niesamowitych i będziemy dzisiaj o nich rozmawiali w radiu książki, ale teraz może wejdźmy na chwilę. W świat tej opowieści Dałek zgodził się przeczytać dwa fragmenty książki Cena Nieważkości. Oto pierwszy z nich. Trudno się spotkać z generałem Piotrem Klimukiem, rosyjskim kosmonautą, dwukrotnym bohaterem Związku Radzieckiego. Chcemy go zapytać o 27 czerwca 1978 roku. Z kosmodromu Bajkonur startuje wtedy statek Sojus-30 z pierwszym polskim kosmonautą Mirosławem Hermaszewskim na pokładzie. Klimuk jest dowódcą. Niestety... Telefon generała milczy. Ode mnie też ostatnio nie odbiera, dziwi się Mirosław Hermaszewski. Co się stało? Nic się nie dzieje. Emeryt mieszka pod Moskwą, często bywa w wiezdnym miasteczku. Pewnie zmienił numer, uspokajają jego znajomi. Chciał lecieć z Polakiem. Czy to przypadek? Polubili się od razu czy po czasie. O czym rozmawiali? Przy wódce czy przy herbacie? Ale generał Klimuk wciąż nie odbiera. Józefina Piątkowska, nasza tłumaczka, proponuje inaczej. Ma znajomych w Moskwie, spróbują zadzwonić stamtąd. Klimuk od razu podnosi słuchawkę. Tak, wie, że ktoś wydzwania, ale to numer z Polski, a on z zasady nie odbiera telefonów z Polski. Kiedyś kochał Polaków, teraz nie lubi. Mówi otwarcie, co myśli. Polska zdradziła Rosję, Polska szkaluje Rosjan, jest nieprzyjazna i niewdzięczna. Nie chce rozmawiać z Polakami, Polska go już nie obchodzi. Kiedy Sojuszem 30 latał nad Polską, zachwycał się widokami Wrocławia, Warszawy i Helu, jak Hermaszewski. Rozumiał po polsku, czy mówili z Hermaszewskim tylko po rosyjsku? Przyjaźnili się naprawdę, czy na pokaz? Już polskiego kosmonauty nie lubi? Lubi, ale telefonu z Polski nie odbierze. Mamy przyjechać do Moskwy i zadzwonić. Może wtedy się z nami spotka. Lecimy. Z lotniska Szeremietiewo, szybką kolejką na dworzec Białoruski Skąd już blisko do hotelu, wczesny wieczór Dzwonimy, ale generał Klimuk nadal nie odbiera Znamy go ze starych zdjęć, niewysoki, szczupły, przystojny Z burzą czarnych, gęstych włosów Miły uśmiech, ciekawe jak teraz wygląda To już czterdzieści lat, na szczęście rano odbiera telefon Nie wiem, naprawdę nie wiem kiedy się spotkamy Zadzwońcie wieczorem, wieczorem, jutro rano Rano, wieczorem, wieczorem. Jeszcze nie jestem gotowy, dzwońcie rano. Co dał mu kosmos, a co odebrał? Czuję się szczęśliwy, czy nie bardzo? Trzy razy na orbicie to za mało, czy w sam raz? Co mu z tego zostało? Kończy nam się rosyjska wiza. No dobrze, przyjeżdżajcie do gwiezdnego miasteczka. Skaczemy z radości. Dzisiaj wadłem książki o kulisach lotu Polaka w kosmos. Cena nieważkości. Dariusz Krotko, Marcin Pietraszewski są naszymi gośćmi. Książka właśnie się ukazuje. Lot Polaka w kosmos to oczywiście długie, długie miesiące przygotowań. I ta wasza opowieść jest niesamowita. Przede wszystkim opowieść o kolejnych etapach zawiści. To jest niesamowite, jak się po prostu bardzo wszyscy starali, żeby Hermaszewski nie poleciał, albo chcieli mu to utrudnić. I też bardzo ostro między sobą rywalizowali ci piloci w Polsce, zanim wyłoniono te, czemu Rosjanie się dziwili, czwórkę na początku, a nie dwójkę, świetnie przygotowanych polskich żołnierzy. Jak to się w ogóle zaczęło, cała ta procedura? Znaczy, zaczęło się od rozkazu, który przyszedł z Ministerstwa z Warszawy, do wszystkich jednostek lotniczych w Polsce, że każdy pułk ma wydelegować do Warszawy najlepszego pilota. No i dowódcy nie wiedzieli, o co chodzi. Z jednej strony analizowali, oddam najlepszego, to straca zdolność bojową, z kolei jeśli go nie wyślę, być może stracę okazję na awans, tak? Bo nikt nie wiedział, o co chodzi, tak? No nie, podejrzewano, były plotki, że chodzi o testowanie jakiejś nowej, znakomitej rosyjskiej broni. Jeszcze szybszy samolot. Tak, no tak podejrzewano oczywiście, że chodzi o nową broń. Natomiast każdy starał się tak ustawić, żeby pamiętać, że tyłek jest zawsze z tyłu, tak? Więc skombinowali i nie każdy wysyłał najlepszych żołnierzy, najlepszych pilotów do Warszawy. W początkowym etapie było ich 80, Tak. 80 pilotów, którzy trafili do Wojskowego Instytutu Lotniczego i tam zaczęły się mordercze testy, wirówki, sprawdzenia wydolności, badania całego ciała i sukcesywnie z tej 80 odcinano, 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 a w pozostała dziesiątka. Oni nie wiedzieli o jednym, bo żeby zacząć od samego, samego początku, to początek lat 70., kiedy Amerykanie mówią, będziemy wysyłać teraz w kosmos wahadłowce. I na tych wahadłowcach będziemy też wynosić na orbitę kosmonautów z zaprzyjaźnionych krajów kapitalistycznych. Więc Rosjanie zwariowali i powiedzieli, no okej, okay, no to Amerykanie jak tak mówią, to my też. I tak powstał program Interkosmos. Tylko oczywiście o tym nikomu nie powiedzieli. I, i takie same procedury jak w Polsce były w innych krajach socjalistycznych. Najpierw w Polsce, Czechosłowacji, NRD, potem do tego została dołączona Bułgaria, a potem Mo Mongolia, nawet z Afganistanu pojechał jeden, e, poleciał jeden e, kosmonauta. I rzeczywiście to było mordercze, oni nic o tym nie wiedzieli. Dopiero jak wy, wy, wybrano dziesiątkę finałową, to wtedy im powiedziano, że e, słuchajcie, chodzi o lot w kosmos. I to był szok dla, dla, dla wszystkich, praktycznie. Ci panowie na początku się bardzo lubili, wspierali, to była taka żołnierska przyjaźń, ale kiedy przychodzi kosmos. informacja, że kosmos i jeden z was może, to zaczynają jeszcze, się jeszcze. dziwne gry. I wiesz co jeszcze? Oni doskonale wiedzieli, że to się może zdarzyć tylko raz że poleci tylko jeden i tylko raz, i następny nie ma już szansy. Bo Rosjanie też między sobą rywalizowali, tam też była ostra rywalizacja, bo te loty nie były aż tak częste, to nie była taksówka, prawda? Ale każdy z nich miał jednak szansę, jak nie poleci tym razem, no to może poleci za pół roku, albo może poleci za rok. Oni wiedzieli, że polecą, że tylko jeden. To o tym za chwilę, co się działo w Związku Radzieckim i jak między sobą urywalizowali właśnie Rosjanie, ale może powiemy o tajemnicy. Polacy. Ale możemy jeszcze powiedzieć taką anegdotkę o tajemnicy. Pozwolisz? Bardzo proszę. Bo to jest niesamowite, świetne to było. Jak powiedziano im właśnie, zebrano tą dziesiątkę i słuchajcie, chodzi o lot w kosmos, nikomu o tym nie możecie powiedzieć. To jest absolutna, ścisła tajemnica. Nie, nie może się po prostu wydać, bo program padnie. No i on oczywiście nikomu nie powiemy. No, siedzieli w zakopanym, w takim ośrodku szkolenia pilotów. No i jeden z tych dowódców mówi: Słuchajcie, mam tutaj znajomego w ośrodku wypoczynkowym w zakopanym, tam się odbywa wesele. To, to siedzimy tutaj, nie mamy co robić, to chodźmy na to wesele, nie. No to no, poszli. Wchodzą na salę, a tam przygotowany osobny stolik, na tym stoliku poukładane tam literatki, literatki woda, usiedli sobie, Ci ludzie tak dziwnie na nich patrzą. Nie wiadomo o co chodzi, zaczynają się tańce, i nagle werble. Brrr, pam, 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 pam. I wychodzi konferencjer i mówi: Witamy polskich kandydatów na kosmonautów. Czy ktoś stracił pracę? Nie, to, bo opowiadają to jako, jako śmieszną anegdotę. Wszyscy się jak gdyby zapadli, spadli z tych krzeseł podstawowych, ale potem było miło, miło i sympatycznie. Tak, bo panie ich rozrywały, tak. Tak, tak. W każdym razie to potem już nie była tajemnica, ponieważ y, y, można było y, o tym opowiedzieć żonom. I też jest bardzo fajna historia z żoną generała Kuziory, Kuziory która y, opowiadała nam. Przyszedł mój mąż i mówi... To był jeden z kandydatów do lotu w Najmłodszy. Naj, naj, najmłodszy. On już wie, on wiedział, że nie ma, nie ma szans, ponieważ Rosjanie na, od początku mówili, że no, jednak w kosmos to już musi lecieć dojrzały do, doświadczony pilot, doświadczony pilot. godziny. Tak, prawda? ale też w starszym wieku, bo lepiej się wtedy znosi tą nieważkość. I oni powiedział: Słuchaj, wiesz, kochanie, pewnie mam szansę polecieć w kosmos. Ona mówi: Ona zawsze mówi jeny, nie? Ona mówi, jeny. Ja tutaj w kolejce po mleko stoję, a mój mąż w kosmos ma lecieć. No, mówi: Dla mnie to było tak niesamowite. Ale też rozumiem całe, wszystkie te emocje i to, że tajemnicy się nie udało utrzymać. No bo właśnie, tak jak mówisz, ta wizja Polaka, który poleci w kosmos, i który z nich siedzący na tej sali, to będzie ten pierwszy polski kosmonauta, to musiało ludzi paraliżować. Długi był proces przygotowania, i jak się okazało, o czym piszecie w książce i czego Rosjanie nie mogli zrozumieć, aż czterech polskich pilotów właściwie było tak samo świetnie przygotowanych do tego, żeby polecieć. Rosjanie długo nie mogli wybrać, bo tam rzeczywiście nam też nie udało się, mimo, mimo że bardzo chcieliśmy. Spróbowaliśmy docić jak się ten proces wyboru toczył, ale to rzeczywiście się odbywało na najwyższych szczeblach i było to tak wielopoziomowe i wielowarstwowe i tak zaplątane, że. że, że tak naprawdę nikt nie wie, jak to się stało, że, że akurat poleciał i wybrano Hermaszewskiego, bo rywalizowali między sobą Polacy. To oczywiste, prawda? Nie tylko ci pilotci między sobą, ale dwa rodzaje wąs, wojsk. Czyli wojska powietrzne kraju. Tak, czyli tak zwani myśliwce, czy którzy letali myśliwcami i ci, którzy odpowiadali za lotnictwo bombowe. Czyli każdy chciał mieć tutaj swojego kosmonautę. W Komitecie Centralnym PZPR-u też się toczyły rozgrywki. Każdy chciał tam tego swojego kandydata jakoś przepchać. Nie wiedzieli ci ludzie, że w, w, w Związku Radzieckim też się toczą przepychanki, bo, bo tam była ostra rywalizacja pomiędzy wojskowymi, a między biurem konstrukcyjnym, rakiety. który konstruował rakiety. I zawsze dowódcami statków byli wojskowi. Ale ci, którzy konstruowali rakiety, też chcieli mieć swoich chcieli wysłać inżynierów, naukowców, chcieli też podkreślić swoją rolę. Na to nakładała się jeszcze kolejna warstwa, bo rywalizowały między sobą państwa. Wcale nie było takie pewne, kto poleci pierwszy. No właśnie, to od razu tutaj zróbmy chwilę w tej opowieści, i zdradźmy, że tym, którzy tego nie wiedzą, że to było bardzo ważne dla Polaków. Żeby właśnie nasz kosmonauta, jako pierwszy w ramach tego y, programu poleciał, ponieważ Polacy uważani byli za, poza Związkiem Radzieckim, najważniejsze państwo w całym bloku wschodnim. Powiedzmy tak, że Polacy się uważali za najważniejsze państwo, ponieważ polityka godnościowa Perelu bardzo przypominała politykę godnościową, y, która jest obecnie y, y, preferowana przez rząd. Dobrze, dziękuję za wyjaśnienie. Tymczasem pierwszy poleciał. Obywatel Czechosłowacji. To śmieszne, nie? Ale to miała być kwestia zadośćuczynienia podobno za inwazję w 1968 roku. No, tak, to prawda. Wydawało się, że Polak jednak będzie tym, który pierwszy poleci na orbitę. Jednak Breżniew uznał, że musi zrekompensować Czechom właśnie inwazję w 1968 roku i wejście wojsk radzieckich i polskich do Pragi. W tej sytuacji stwierdzili, że będzie Czech, i nawet to sobie bardzo sprytnie wyjaśniono, stwierdzając, że czeski wkład naukowy w program Interkosmos jest najważniejszy, bo to i czeski sprzęt latał w kosmos i satelity. Tak jest, czescy naukowcy mieli ogromny wkład w dorobek tej myśli kosmicznej. Także stwierdzono oficjalnie, że w ramach zasług za, za wkład nauki czeskiej w rozwój podboju kosmosu, to jednak obywatel czasowacji będzie pierwszym. A poza tym podwójna korzyść, bo przedstawiciel dwóch narodów, co też miało znaczenie, no prawda? Tak. Im więcej narodów komunistycznych, tym lepiej. No a tam też była rywalizacja, bo, bo poleciał. Y, pelczak był lepszy, ale poleciał, poleciał Remek, Remek y, Syn ministra, Syn ministra Obrady narodowej. Obrady narodowej, no wiadomo. Bo także, także tam, tam, tam się też toczyło. No, to tej historii czeskiej tak dokładnie nie śledziliśmy, ale albo równie, równie ostro jak, jak u nas. Wiele perturbacji, nie wiadomo jak to się wydarzy. Potem była informacja, że po Czechosłowaku ma lecieć Niemiec, Niemiec. ze wschodnich Niemiec. I to polskie delegacje do, do Moskwy. Żądamy zmiany tego y, harmonogramu. Polak musi lecieć drugi. No i okazało się, że tak, ale mimo, że pierwszym tym wskazanym do lotów kosmos był. Hermaszewski, to i tak musiał być zastępca. I to jest opowieść o tym, to wasza książka, o czym wiele osób pewnie nie wie, nie interesując się zbytnio lotami w kosmos, że każda załoga musi mieć swoich zastępców, bo jeżeli jeden członek załogi się rozchoruje, albo coś się stanie, Cała załoga całkowicie jest, to wyklucza tak. załogę i wchodzi na pokład ta druga. Tak I jest. Tutaj, tutaj też tak było, a dodatkowo to się nakładało na rywalizację między Rosjanami i tymi rosyjskimi członkami załóg. Oczywiście, dlatego że generał Klimu, który został dobrany w parę, i to, i to jest tak, że pary dobierano na początku i już ich jak gdyby nie rozłączano. Więc generał Klimuk był przedstawicielem wojska, był, był pilotem myśliwskim. I był też wiceszefem Gwiezdnego Miasteczka. Gwiezdnego miasteczka więc Miasteczka, więc wiadomo było od razu, że, 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 że ten kosmonauta z Polski, który zostanie jak gdy przydzielony do, do pary razem z generałem Klimukiem, no to, no to poleci. Drugim był Zenon Jankowski, który miał lecieć z Kubasowem, a Kubasow był inżynierem, był naukowcem, i jego z kolei. Popierał bardzo konstruktor Głuszko. Główny konstruktor tych statków kosmicznych, konstruktor rakiet, i tam dochodziło właśnie do, do tej ostrej rywalizacji między nimi. Ale już przy, przy doborze par był taki mały zgrzyt, bo kiedy odczytywano, kto będzie z kim trenował, to odczytując nominację, w pierwszej wersji stwierdził, że z klimukiem leci Jankowski. I wtedy Hermaszowskiemu na odprawie spadła szczęka, bo wiedział, że będzie jednak z Klimukiem w parze. tak? W końcu prowadzący poprawił się, mówi przepraszam bardzo, o to, to pomyłka. Natomiast dla pułkownika Jankowskiego ta pomyłka to jest kolejny tak znacząca i to jest kolejny dowód na to, że jednak istnieje spiskowa teoria dziejów. O niej będzie w drugiej części. Ja tylko jeszcze może powiem, że żeby poleciał nie Klimuk, a jego przeciwnik po stronie radzieckiej, rosyjskiej, no cała mm, ogromna liczba plak spadła na Hermaszewskiego. <grym w> Łącznie z tym, że o czym piszecie w książce i myślę, że te anegdoty możemy powiedzieć, trafił do szpitala na operację. On w ogóle był bez przerwy y, hospitalizowany. On był oczywiście w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie przebadany od stóp do głów. I nigdy tutaj y, żadnej wady nie znaleziono. W Moskwie zaczęło się okazywać, że ma jakąś wadę serca, niedomykalność zastawki, zapalenie wyrostka robaczkowego. A na końcu, jak już nie było wyjścia, no to się okazało, że ma chore migdałki. I Hermaszewski się bronił rękami nogami i nogami. Mówi, nie, ja mam migdałki zdrowe, nic mnie nie boli. Macie chore migdałki i musicie iść do szpitala. I tym sposobem, w, zaraz po świętach, Poszedł do moskiewskiego szpitala i opisywał nam dokładnie, jak wyglądał ten zabieg. Po prostu rzeźnia to jest mało powiedziane. Jakby przed nami stanął potężny jak niedźwiedź z takimi dużymi łapskami chirurg w gumowym fartuchu. Kazał otworzyć gardło i, i, i wkładać tam te szczypce. No to wielu z nas musiało, mogłoby się przestraszyć. Hermaszewski zniósł to dzielnie, dlatego że bardzo chciał lecieć. Ale zdenerwował się, kiedy chirurg po wycięciu migdałków stwierdził, odwod zdrowe. No właśnie. Czyli podejrzewacie, że chirurg należał do stronnictwa Kubasowa. Nie, on w ogóle o tym nie wiedział. Kazali mu do wyciąć Stronowska. po prostu migdałki i, i postąpił zgodnie z poleceniem. No, więc... Ale ktoś mu kazał. No, tam, tam się nic nie dzieje, tak, przypadkowo. przypadkowo. Panowie, to teraz może powiedzmy o tym, jak wyglądało to przygotowanie. Już tam na miejscu. To znaczy, co musiał zrobić Hermaszewski, co robił także Jankowski, który ostatecznie nie poleciał, no żeby wejść do tej kapsuły i być w rakiecie, która wystrzeliła ich na orbitę. To są godziny testów, godziny wkuwania różnych y, wzorów. Y, nie było komputerów w tych statkach. Ja tylko dodam, że wszystko odbywało się po rosyjsku, bo napisy w statku były po rosyjsku, więc materiały, z których oni y, uczyli się... Y, musieli się porozumiewać też, tak między sobą, więc tam na, rzeczywiście była... I z i Centrum od, Kontroli Lotu. Tak? Zaczynało się od nauki rosyjskiego, ale potem była, nie wiem, matematyka, fizyka... Astronomia. Astronomia. Y, te wszystkie skomplikowane obliczenia, jak obliczyć parabole, jak obliczyć kąt wejścia do atmosfery. Mechanika. Oni musieli znać ten statek na wyrywki. Czyli musieli znać o, praktycznie każdą śrubkę. Tam były tam, że wskazywali wskaźnikiem, co to jest. No to trzeba było po prostu y, powiedzieć, co to za urządzenie, do czego służy, z czego jest zrobione. Jak te słynne szpilki na egzaminie na medycynie. Tak, że tak profesor. Tak. Tylko że to nie anatomia, anatomia statku kosmicznego. Do tego były, były ciągłe badania. Oni byli potwornie pokłóci, bo oni co, codziennie praktycznie mieli pobieraną krew, żeby ją ciągle badać, ciśnienie. Były ćwiczenia bardzo wyczerpujące i ostre. Chociaż to ważne i trzeba o tym powiedzieć, dla Klimuka to miał być trzeci lot, dla Helmaszewskiego pierwszy jedyny. Dla mnie Klimuka trzeci i ostatni, tak? Bo on toczył walkę w ogóle ze swoimi szefami. Oni go wsadzili do Gwiezdnego Miasteczka, twierdząc, że jako doświadczony kosmonauta będzie już szkolił kadry rosyjskie. Natomiast on jeszcze marzył o tym, żeby po raz ostatni polecieć w kosmos. No i zawarł deal z dowództwem, że okej, okay, leci jako dowódca po raz trzeci i ostatni. Tak, że wiedział o tym. Ale on pewnie nie musiał się uczyć aż tak pilnie jak polscy kandydaci, no bo wiele rzeczy już, już znał. Ale i... I tak jak nam opowiadał, to towarzyszył Hermaszewskiemu w tej nauce. Bardzo mu pomagał. Opowiadał nam, że, że w jego. Oni się gabine... zaprzyjaźnili, prawda? Tak, zaprzyjaźnili się bardzo. W jego gabinecie był taki duży stół i on tam robił te swoje, nie wiem, tam sprawozdania, przybijał, rozpatrywał podania, przybijał pieczątki, czy robił taką normalną, codzienną robotę zastępcy szefa Gwiezdnego miasteczka. A Mirosław Hermaszewski się uczył, a potem wieczorem razem zasypiali na tym stole. Nie wiadomo czy z przemęczenia, czy tam jeszcze jakieś płyny wchodziły w grę. Pewnie też wchodziły, no i. E... Może opowieści Klimuka o kosmosie były takie wyczerpujące. Może, może. W każdym razie opowiadał nam Klimuk, że pewnego dnia w, wszedł dowódca Gwieznego Miasteczka no i zastał ich właśnie leżących na, na stole. Z wyczerpania. Już nie wnikajmy. Jak to się stało? Bo mówimy o tym, że przylecieli do, do Moskwy we dwóch, czyli Hejmaszewski i Jankowski. Obaj świetnie przygotowani kondycyjnie. Co zaważyło o tym, że jednak Hermaszewskiego wybrano i kto wybierał ostatecznie: Polacy czy Związek Radziecki? Drobiazgi. To po prostu jest tak, że, że, że jak się ja sobie tak wyobrażam, że położysz na szali dwa takie same ciężarki i masz równowagę. I potem decyduje piórko, albo włosek, albo no naprawdę szczególiki. Pytaliśmy o to Klimuka. O co chodziło, dlaczego Hermaszewski? I Rosjanie, jak wydawali te certyfikaty, pułkownik Jankowski ma certyfikat zdolny do lotów kosmos. Czyli zdał wszystkie egzaminy. Tak samo jak Hermaszewski. Ma, ma ten dokument poświadczający, że proszę bardzo, może w każdej chwili wejść do, do, do rakiety i polecieć. Niczym się to nie różniło od tego dokumentu, który miał Hermaszewski. Chodziło tak naprawdę o to, jak to był postrzegany. Jacy są Rosjanie? Jak kogoś polubią, to są bardzo otwarci. Możemy zdradzić, że jak już nas generał Klimuk kupił, to nie skończyło się na jednym winie. Może w ogóle zacznijmy od tego, że jak żeście go spotkali i zanim zaczęliście rozmawiać, to poszło pięć butelek. Bądźmy szczerzy wobec słuchaczy, tak? Tak, to był nasz prywatny no stan niewyżkości, tak. Tak, poszło pięć butelek wina, a to potem... się dziwię, że was kupił. <laughs> potem nas wsadził do samochodu i nas zabrał do swojej daczy i nas oprowadził po swoich apartamentach, mogliśmy oglądać rodzinne Ale pamiątki. Ale to jest to, o, o, rosyjska on, dusza. Rosyjska tak. dusza, on, oni poszukują ludzi, którzy są tacy duszościpacjelni. I Hermaszewski był taki? I Hermaszewski, i Hermaszewski był taki. Hermaszewski był, tak. Hermaszewski był e, otwarty, otwarty, sypał dowcipami, szukał towarzystwa ludzi, z każdym... Wszędzie było pełno. Tak, w, z każdym się zaprzyjaźniał pułkownik Jankowski jednak był bardziej introwertyczny. Chociaż jak mówił Klimuk, też opowiadał o ale inaczej. I, I to były te drobne różnice, które zaważyły. On, generał Klimuk powiedział nam także, że oni w zasadzie byli tacy sami, ale jakby miał wystawiać ocenę, to jednak lepszą by wystawił Hermaszewskiego. Nie wiadomo dlaczego, no jakoś był taki innym, trochę tym innym człowiekiem, takim bardziej pasującym do rosyjskiej duszy. No wiesz, czasem A... to jedno spojrzenie po prostu przeważa, prawda? Ale z na drugiej strony technicznie bardziej Rosjanom pasował Jankowski, bo, bo był, był niższy. mniej niższy, mniej ważył, więc to ogromne znaczenie ma, tak? Jeśli chodzi o tak, każdy, kilogram, każdy kilogram w, w rakiecie kosmicznej się, się liczy i ma znaczenie. No chyba wszystkich do 90. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić jeszcze jako trochę wyższy człowiek, no. jak w pozycji embrionalnej no. musiał się czuć na pokładzie statku. Jednego z polskich kandydatów, Bugałę bodajże, od razu Rosjanie odrzucili. Bo był wysoki, był, a był niższy od, odrobinę niższy od Hermaszewskiego. I mówimy, ale dlaczego? Jak, jak, to, jak to jest możliwe? To jest, że, nielogiczne, że, że to jest nielogiczne. I wtedy dr Kulkowski nam wyjaśnił, że to nie chodzi o, o wzrosty jako taki, tylko o odległość między, między czubkiem głowy a lębwiami, pośladkami. pośladkami. Że, że, że ta Podczas przesiążenia, tak, to ma znaczenie, bo może z człowieka zgnieść. I prostu. okazało się, że Hermaszewski ma po prostu dłuższe nogi, a to nie miało już takiego e, znaczenia. znaczenia. Doktor Klukowski padło to nazwisko, to może powiedz mi jeszcze w kilku słowach, y kto za i co zrobił. To był lekarz, kapitan Wojska Polskiego, lekarz, który od pierwszego dnia zajmował się polskimi kandydatami lotów Kosmos, czyli tą 80 obrabiał pod kątem medycznym, to on decydował, czy spełniają warunki zdrowotne przede wszystkim, tak? Codziennie wysyłał raporty, prawda? Też informował. Dokładnie tak. A oprócz tego był pacjentem sportu biegaczem, on dosłownie mordował pilotów w górach. On w zakopanym, jak wychodzili o 8 rano, to dwa, trzy wierzchołki zdobywali biegiem. Wbiegali na Kasprowy, takie mieli y, zadanie. Na przykład wbiec na Kasprowy w jak na, na najlepszym czasie i, i ci przewodnicy tatrzańscy y, dziwili się, co to zawariacie, wariacie tutaj latają po, po tym Zakopanem. Nawet klasa o tym pisała. Tak, tak. tak, tak, tak. i do nosy, że to przyrzuci A generał Hermaszewski mówił nam, że po prostu w pewnym momencie, jak wbiegał na ten Kasprowy, to y, nie widział nic, tylko tak, tą, tą, tą kosodrzewinę. Mówi, że po prostu y, wydawało mu się, że, że ryje nosem, tak jak dzik po tych roślinach i, i, i wchodził. Był taki moment już końcowy, kiedy ta czwórka była w Moskwie, czwórka Polaków i polskie władze prosiły Klugowskiego, żeby to on stworzył listę tej dwójki, która będzie starała się i walczyła o, o lot. I on stworzył taką listę i ją przedstawił dowódcom i oni zapytali, czy to jest jego zdaniem lista, która jest autentyczna i powinna być brana pod uwagę. On powiedział tak. On zapytali, dlaczego taka kolejność, a nie inna. On powiedział, kolejność alfabetyczna, bo wszyscy mają takie same warunki, doskonałe. Tak, no opowieść o tym, jak byli zdeterminowani panowie, żeby jednak polecić w kosmos, to kolejny bardzo ważny i fascynujący moment tej książki. No, ale staje na tym, że i Polacy, i Rosjanie zgadzają się na to, że to Helmaszewski poleci. Co się dzieje w głowie tego człowieka? Co mówił wam generał? Jakie mu towarzyszyły myśli, kiedy się dowiedział, że już jest na 100% pewne, że to właśnie on wejdzie do kapsuły i poleci? To było spełnienie jego marzeń. Powiedział nam, że przypomniał sobie, jak był dzieckiem i wspinał się na drzewa. Zawsze wybierał najwyższe drzewo. I jak się dowiedział, że to jednak on polecił i to już było pewne, że wiedział, że nie będzie żadnej zmiany, to sobie pomyślał: Oj, Miruś, Miruś, gdzie ty zaszedłeś na najwyższe drzewo? Ale teraz, jak z takiego drzewa zejść, bo łatwo się na takie drzewo wdrapać. Ale jak tutaj zejść? Bo musimy mieć świadomość, że te podróże na orbitę, no to nie było taka bułka z masłem. Że wciąż jeszcze zdarzały się wypadki. Mnóstwo kosmonautów straciło życie po drodze. O czym tym, też piszecie w książce. O czym bo też piszemy. To ważne dla Państwa, aby wiedzieć, że cena nieważkości jest także opowieścią w ogóle o tym, skąd się wzięły doty w kosmos, jak Amerykanie i Rosjanie ze sobą rywalizowali, a początek tego wszystkiego jest w nazistowskich Niemczech. Tak jest. Werner von Braun. Tak, ośrodek Peneminde, twórca rakiet V1 i V2, czyli ta szatańska wizja Hitlera, tak stworzenia Wunderwaffe, która zmiecie potęgę aliantów. I szczęściem Amerykanów było to, że to Amerykanie przyjęli von Brauna, a nie Rosjanie. Rosjanie go oczywiście szukali, bo to Rosjanie zajęli ośrodek w Peneminde i szukali von Brauna. Pojmali jego współpracowników, przejęli część rakiet, natomiast przez dłuższy czas byli w tyle z Amerykanami. Nie potrafili. Technologia radziecka jednak była dość jemiężna w tamtym czasie i nie potrafili stworzyć tak silnych silników, które potrafili wynieść rakietę na orbitę. Natomiast no, Amerykanie, mając von Braun'a, jego, jego pomysły i, i przede wszystkim plany, które tworzył, przez dłuższy czas byli krok przed Rosjanami. To zresztą niesamowite, gdy Państwo dotrą do tego momentu w książce, w którym panowie piszą, że więźniowie obozów koncentracyjnych budowali pierwsze rakiety, o których myślano, że pomogą ludziom polecieć w kosmos. Ale wróćmy do Helmaszewskiego i jego odczuć mhm. tuż przed startem. Miłość wysoko na najwyższe drzewo. No ja ale... tylko powiem, że on do końca nie był pewien, czy on poleci. Jednak ta doza niepewności była, bo pamiętam taką historię, nam opowiadał, że kiedy już się dowiedział, że, że leci, zadzwonił do żony i mówi. Kochanie, lecę w kosmos, to jednak ja lecę w kosmos i ona tak stwierdziła, tak mówi. No, spodziewaj się czegoś innego. Także ona była bardziej pewna niż on, że on będzie tym pierwszym. Ostatnią noc przed lotem spędził na dachu hotelu w Bajkonurze. To już jest w Kazachstanie, prawda? To już jest w Kazachstanie, tak, to jest kosmodrom, z którego wystrzeliwane są rakiety radzieckie, rosyjskie teraz, przepraszam. No i. i, i i siedział właśnie na tym dachu i tam właśnie rozmyślał o tym, jak to będzie, ale nie czuł lęku. Raczej to była taka stonowana euforia, ja bym to tak nazwał. Zresztą jak mu przed samym lotem zbadano tętno, no to ono było 120 na 70, czyli całkiem, całkiem tak bardzo, bardzo dobre, normalne. Ono się dopiero podnosi, jak nam y, mówił y, psycholog, profesor Terelak, że ono się podnosi przed samym startem. Jak już kosmonauta jest zapięty pasami, y, leży w kabinie statku kosmicznego i zaczyna odliczanie. Wtedy to, to tętno rzeczywiście rośnie. A ciężko Ale... nie mieć podwyższonego tętna, kiedy sobie uświadamiasz, że nic od ciebie nie zależy, a pod tobą jest 350 tysięcy ton paliwa. To paliwa. Ale. Ale mówimy o spokoju Hermaszewskiego, bo on już wygrał, on był po prostu spokojną, wiedział, że, że poleci. To generał Jaruzelski obserwował ten lot i to odliczanie w centrum kierowania lotami kosmicznymi w Moskwie. I kiedy już rakieta oderwała się od ziemi, kiedy już już tam po tych 9 minutach przebiła atmosferę. No to podszedł jeden z lekarzy, którzy mieli tam te odczyty, bo kosmonauci byli podpięci, więc cały czas są monitorowani i powiedział, że no to zuch z tego waszego Hermaszewskiego miał tętno niższe niż Klimuk. Także to jest też dowód na to, że, 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 że tak bardzo się nerwę, że, że, że jednak to było, jednak tak, może tak to jest, jak się spełnia marzenia, jak, jak już się... Zdobywa to, co, o czym się marzyło całe życie, no bo już wyżej polecieć się nie da. Dla pilota to jest spełnienie marzeń. Zresztą nam, nam mówił, że, że, że każdy pilot chce szybciej, chce wyżej, chce mocniej. No i osiągnął to. I co więcej, można tylko się tym cieszyć. Ale też jest ryzykantem, bo kiedy oni siedzieli już w rakiecie i było odliczanie, sprawdzali systemy i w pewnym momencie. Ktoś z kontroleń nie zagrała, nie, nie włączyła nie się. ciśnienie powietrza. I zauważyli to. I Klimuk zauważył, i, i zauważył to Hermaszewski. I żaden z nich się nie odezwał, bo wszystkie rozmowy w kabinie były monitorowane, więc gdyby się odezwali, że coś jest nie tak, od razu by wstrzymano procedurę i by nigdy nie polecili w kosmos. I myśmy pytali generała, dlaczego to zrobili, tak? Bo to lekkie wariactwo. No nie, bo coś... oni powiedzmy, co powiedział i co? No i nic. nic. I, i, I Hermaszewski postukał w ten, w ten czujnik, czujnik, i on się zaczął wyrównywać ten poziom powietrza. Bo mogli się udusić po prostu. I, i rzeczywiście, kiedy pytaliśmy potem generała Hermaszewskiego, że to było ryzykowne jednak, on mówi: Ale co tam, powietrza starczyło na jedno okrążenie, wtedy byłbym już kosmonautą. No właśnie, to zresztą jest fajny moment, w którym już wchodzą na orbitę. Klimuk klepie Hermaszewskiego i mówi: No, to teraz jesteś już kosmonautą, bo jesteś najwyżej. Jak można w tym momencie w historii rozwoju ludzkiej cywilizacji i techniki. Teraz drugi fragment książki Cena nieważkości czyta Kowtko. Na stacji salud jest prysznic, ale goście z niego nie korzystają. Kąpiel jest skomplikowana i pochłania mnóstwo energii. Kabina kąpielowa to przezroczysty rękaw w sfoli mocowany z jednej strony na suficie, z drugiej na podłodze. Woda odsysana jest na dole, a wymuszony ruch daje doskonałą iluzję ziemskiego prysznica. Mimo nieważkości wydaje się, że strumień wody leci na głowę. Ale w rękawie można się utopić, więc kąpiący się kosmonauta musi oddychać przez wyprowadzoną na zewnątrz prysznica rurkę, jak płetwonurek. Dodatkowy problem. W stanie nieważkości woda nie spływa po skórze, przykleja się i tworzy na ciele szklistą skorupę. Hermaszewski chce spróbować i raz myje wodą twarz. Gdy spojrzałem w lustro, wyglądałem, jakbym był powleczony zastygniętym lukrem. Makabryczny widok. Wycierałem się ręcznikiem, który potem sechł w kabinie, a parę wodną przechwytywał system odzyskiwania wody pitnej, opowiada. Klimuk włącza pokładową golarkę elektryczną. Aparat ma urządzenie sące, które zbiera włoski do pojemnika. Można się też golić żletką, ale trzeba użyć specjalnego kremu do golenia, który skleja odcięte włoski. Mycie zębów jak na ziemi. Z jedną różnicą. Piany nie wolno wypluwać. Trzeba ją połknąć. Jeszcze jedna ważna sprawa. Wypróżnianie. Toaleta działa na zasadzie odkurzacza. Jest tam wentylator, który ciągnie powietrze, wyjaśnia Hermaszewski. Można korzystać albo z garnuszka pod pupę, albo z lejka z przodu. Jak się chce zrobić siusiu, wkładasz siusiaka do lejka i on zasysa mocz. Jak chce się zrobić kupę, sanie trzeba podłączyć do garnuszka. Nie czuć nieprzyjemnych zapachów, bo powietrze przechodzi przez dwa filtry. W środku jest gumowy wkład, a na dole siateczka. Gdy kał jest rzadki, Płynna część przejdzie przez siateczkę i trafi do zbiornika z moczem. W garnuszku zostaje zwarta część kupy. Wystarczy pociągnąć i zawartość się hermetyzuje. Gumowy wkład z zawartością wkładamy do woreczka, zawiązujemy i wrzucamy do śmieci. Wrzuca się je potem na zewnątrz statku i płoną w atmosferze. Jak to jest w kosmosie? O tym opowiada naszym gościom dzisiaj. Gościem Radia Książki, Dariuszowi Korotko i Marcinowi Pietraszewskiemu, generał Mirosław Helmaszewski. Jedyny polski kosmonauta. W roku 2018 obchodzimy 40. rocznicę pierwszego i jak na razie jedynego lotu Polaka w kosmos. No, bardzo to jest plastycznie opisane przez Was, co się dzieje z ludzkim organizmem, kiedy nagle siedzą sobie w fotelu w statku kosmicznym i mają takie wrażenie, że głowa jest na dole, chociaż mhm. siedzą prosto. Głowa jest cały czas na dole. I, I ma się poczucie, że ta cała krew napływa a, i tam już zostaje. Policzki się nadymają, język y, jest pełen krwi, sucho jest w, w ustach y, i jest potwornie, ale to potwornie niedobrze. I nie, nie można tych mdłości y, powstrzymać. I to jest y, naturalne, ponieważ jak pytaliśmy doktora Klukowskiego, powiedział nam, że po prostu nie spotkał nigdy, a spod, rozmawiał z kosmonautami rosyjskimi. Nie spotkał kosmonauty, który by po prostu nie miał sensacji na orbicie. Wyobraźmy sobie, że, że te, te wszystkie ćwiczenia, które oni przechodzą, to kręcioły na krzesłach, te przeciążenia, to w ogóle nic nie daje. No jest grawitacja na Ziemi. No tak, to no zupełnie i my jesteśmy, inna sytuacja, prawda? No i my jesteśmy jednak stworzeni do tego, żeby chodzić po Ziemi, a to jest obce dla nas, zupełnie obce środowisko. I po, po, po dwóch, trzech dniach to, to jakoś przechodzi, no bo są leki, można, można, można wziąć jakieś leki, które zapobiegają czy łagodzą te, te skutki. Ale jednak to, to są sensacje, których nie można uniknąć. To jest straszne uczucie. I są e, kosmonauci, którzy podobno mówili, że już więcej w życiu nie polecą, bo po prostu nie chcą tego przeżywać drugi raz. Co ciekawe, e, generał Hermaszewski w swojej autobiografii nie pisał o tych sensacjach. Um, nie tylko o tym. No, i, i był to jednym zdaniem, że, że, że no już po dwóch dniach już poczuł się dobrze. My zapytaliśmy oczywiście Klimuka, jak to było. No i Klimuk mówi: Pomagałem pomagałem, wspierałem go. Po trzech dniach już było rzeczywiście nieźle. Ale jak nam też mówił Krukowski. Te wszystkie propagandowe zdjęcia, jak już kosmonauci wracają na Ziemię, i wtedy jest fotograf i robi właśnie te pamiątkowe piękne zdjęcia. I mówił nam, doktor, to nie było tak. Najpierw przyjeżdżała ekipa, przebierali tych kosmonautów, myli. myli ich, myli kabinę w środku, żeby tych śladów po wymiotach nie było. I dopiero wtedy robiono pamiątkowe zdjęcie. Tak sobie wyobrażamy piękne zdjęcia ze stacji kosmicznych, orbitalnych, dzisiaj uśmiechnięci kosmonauci, astronauci rosyjscy, amerykańscy, wymiany uśmiechów, opowieści o tym, jak tam jest wspaniale, ale kiedy się w Waszej książce czyta o tym, co się dzieje z organizmem na początku, zanim on przywyknie do stanu nieważkości, no to chociażby historia tego, jak ogromnym problemem jest jedzenie czegokolwiek mhm. mroży krew w żyłach. Bo to zostaje w gardle, albo. Nie chce po prostu nie spłynąć. Chcę, nie chcę spłynąć, albo w przełyku zostaje. Je, tak opisywali, jakby jakaś, ktoś miał jakąś kulkę z waty. Wyobraźmy sobie, kulkę z waty w przełyku bez przerwy. Nie da się po prostu, to, to można oszaleć. Ale co tam jedzenie? Potrzeby fizjologiczne, sikanie. To jest niesamowite. I w Muzeum Kosmonautyki byliśmy w Moskwie, zwiedziliśmy sobie i w Gwiezdnym Miasteczku też jest takie małe muzeum różnych, gdzie pokazują różne urządzenia, jest historia lotów kosmicznych i tam jest to urządzenie. Bo to jest specjalne urządzenie, żeby można było się wysikać w kosmosie. To nie jest takie proste. Tak samo jak, jak wykąpanie się. Praktycznie się ludzie tam w kosmosie nie kąpią. Tylko... Bo to jest trudne, a poza tym wszystko odbywa się w obiegu zamkniętym. I pamiętam, po trzecim winie generał Klimuk przyznał, że kosmonauci musieli pamiętać, aby nie robić siku pod prysznicem. No tak, ale też na przykład musieli pamiętać o tym, żeby się zapinać w śpiworach, bo mogli z nich po prostu wypłynąć. Wypaść. Tak, wypłynąć. A jeszcze o tym sikaniu, to to jest po prostu taki odkurzacz. <noise> Rozumiem, że to Was zafascynowało to urządzenie, dobrze. Obej obejrzeliśmy to dokładnie z wszystkich stron. Myślę, że można to jeszcze... zobaczyć w internecie, to sobie Państwo wyszukają. No, ale to nie, nie, bo to nie jest taka płytka historia, jak się wydaje, bo był taki moment, kiedy nasi kosmonauci, znaczy nasz kosmonauta razem z Klimkiem lecąc stwierdzili, że widzą jakiś obiekt, UFO. który jest dziwny i prawdopodobnie jest to UFO, tak. Przez dłuższy czas go obserwowali, dopiero po jakimś czasie okazało się, że są worki z odchodami, tak, które się ciągną za stacją, więc no, nie było odkrycia na, na skalę światową. Panowie, długo by można opowiadać, jeszcze kilka rzeczy jest interesujących i chciałem o to zapytać. Po pierwsze, ludzka pamięć. Mija 40 lat od pierwszego i jednego lotu Polaka w kosmos, ale jednak i ta nuta no, wybrzmiewa w Waszej książce. No ci, którzy nie polecieli, nie do końca potrafią się z tym pogodzić, że to właśnie Hermaszewski. Niby fajnie, niby wielki sukces, ale dlaczego nie ja? To jest y, gorycz przegranych. To jest wielkie marzenie dla pilota-myśliwca, może dla nas nie. Ja y, czytając te, o tych sensacjach, y, y, jak się zachowuje organizm, to nie wiem, czy bym chciał y, Może bym chciał, no, ale żeby, żeby, żeby po prostu było miło i sympatycznie, a nie żeby, żeby, żebym tam wymiotował za, co, co. Powiedz minut. po prostu, że nas nie stać na to, żeby polecieć. No nie stać nas, może kiedyś będzie nas stać. Ale dla pilota y, myśliwca to, taki lot. To jest coś, no, to jest naprawdę marzenie życia. Jeszcze wiemy, że, że to się drugi raz nie zdarzy, yy, bo kolejka jest długa, loty są drogie, no i, i, i jeden przedstawiciel takiego kraju może, może polecieć. Więc to jest jedna, jedna jedyna szansa, to jest wygr jak wygrana w Totolotka. Jeszcze na dodatek jesteśmy tak blisko, bo jesteśmy w tej dwójce. I do końca, do ostatniego momentu yy, nie wiadomo, bo wszystko się może zdarzyć. Na przykład, nie wiem, generał Hermaszewski może się skaleczyć. W ostatnim momencie, prawda? Albo, nie wiem, dostać kataru, co go kompletnie eliminuje z lotu, i wtedy wskakuje ta druga, ta druga załoga. I, I ciągle żyjemy w tym napięciu, że, że może jednak, no już no, jestem, jestem w załodze zastępczej, ale wszystko się może zdarzyć. I jednak się nie zdarza. I musimy obejść się smakiem. To trzeba naprawdę mieć dużą, w sobie, dużo, nie wiem, takiej nie wiem, pokory. Żeby, żeby to przejść nad tym do porządku dziennego, żeby to odpuścić, tak? Takich rzeczy moim zdaniem nie da się odpuścić. Jednak jest w, w człowieku coś takiego, że to mogłem być ja. Pułkownik Jankowski pokazywał nam znaczki pocztowe. Właśnie, do tego dążyłem. To jest niesamowita historia. Wyprodukowano tę samą liczbę znaczków tak, pocztowych. I plakatów. Również. Z hasłem pierwszy Polak w kosmosie, i na połowie znaczków i plakatów, twarz Helmaszewskiego, na drugiej połowie. Twarz, gener, twarz pułkownika, tak, Zenona Jankowskiego. Jak ja zobaczyłem te znaczki, to też miałem dreszczy na, 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 na plecach, bo, bo to jest tak, jak, jakby się czytało, jakąś, jakby się było w alternatywnej historii. Bo my wszyscy pamiętamy znaczki z Hermaszewskim i plakaty z Hermaszewskim, a tu nagle oglądam coś, co jest realne, i przez moment się ma takie uczucie, że jakby było inaczej. Nie, jakby to, co, 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 co by się stało. To, to, to rzeczywiście jest, jest, jest taki magiczny moment. Jak ja zobaczyłem te, te, te znaczki, gdzie, gdzie, gdzie był niebieski znaczek z, z inną twarzą. No, to było coś. A panowie się lubią, czy nie? No, nie lubią się. Nie w lubią pułkowniku się. Jankowskim ciągle drzemie przekonanie, że ten wyścig, który był między nim a generałem Hermaszewskim nie był do końca uczciwy. Mówiliście I... o spisku. Że on trochę to jest tak, jakby to był spisek, żeby poleciały jeden na niedługi, że jest taka teoria. Znaczy głowie. to jest teoria, tak, w głowie pułkownika niczym nie poparta, aczkolwiek pewne fakty wskazują, że rzeczywiście generał Warmaszewski mógł mieć troszeczkę z górki, chociażby to, że jego brat był generałem wojska polskiego też pilotem, i miał, mógł mieć wpływ na, na pewne decyzje, tak? No, pułkownik... Ale tego nie wiem. Nie wiemy, tak? To, to oczywiście są spekulacje pułkownika. Natomiast mówię, no, dla mnie niepojęte jest to, że 40 lat po locie panowie ze sobą nie tylko nie, nie widują się, ale ze sobą nie rozmawiają. W latach 90. był w Polsce był zlot kosmonautów e, i na ten zlot zaproszono pułkownika Jankowskiego. On zadał pierwsze pytanie: czy będzie generał Hermaszewski? Będzie. Nie pojawił się. Na żadne spotkania no, związane z lotem w kosmos e, nie przychodzi, bo tam oczywiście jest generał Hermaszewski, więc no, to, to jest nieprawdopodobne. 40 lat po locie i i ta niechęć jest. Jestem jakaś zadra, no, ale, ale stawka też była bardzo wysoka. Ale pan pułkownik przyznał nam na koniec, że. Właściwie to teraz z perspektywy czasu cieszy się, że nie poleciał w kosmos, bo ma przynajmniej spokojną emeryturę, tak? Bo obserwowaliśmy parę miesięcy temu historię pod tytułem odbieramy stopień generalski Hermaszewskiemu i degradujemy go do stopnia Szeregowca, tak? Jankowski stwierdził, że nie ma wątpliwości, że gdyby on poleciał w kosmos, to z nim byłaby podobna historia. Oczywiście wszystko ma związek ze stanem wojennym i udziałem generała Hermoszewskiego w Radzie Ocenia, Narodowego. Ale być może Jankowski, gdyby był na jego miejscu, też byłby członkiem. Znaczy, to pewnie wy... tak. Na pewno, na, byłby. Pewno byłby. na pewno byłby. Na pewno byłby. Mnóstwo jest, proszę Państwa, tematów w tej książce, o których nie porozmawialiśmy, ale mam nadzieję, że zachęciliśmy wystarczająco, by Państwo sięgnęli po cenę nieważkości kulisy lotu Polaka w kosmos. Na koniec, panowie, pytanie o Gwiezdne Miasteczko, od którego zaczęliśmy rozmowę i od pomnika Gagawina, bo ja trochę jak się dowiedziałem, że książka powstaje, to byłem wściekły na was i zazdrościłem tego, że możecie tam pojechać, ale to jest tak fajnie plastycznie opisane, że już właściwie teraz... Pułkownik Jankowski, prawda? Pułkownik tak? Jankowski. Że, że, byłem, że byłem w Gwiezdnym Miasteczku i nie mam do was żalu, ani pretensji, i mieć nie będę. Ale jak tam jest teraz? Bo ciekawie opowiadacie o tym, że właśnie to jest takie miejsce, w którym byli kosmonauci, znaczy kosmonauci na zawsze, bo nim się nie przestaje być pracują, ale też, że to było takie miejsce, w którym oni się spotykali, mijali. Tu blok, mm. gdzie mieszkała Walentina Tieweszkowa. Tutaj ktoś, tutaj ktoś. Czy to miejsce dalej żyje, czy to jest tylko już taki skansen i muzeum? Znaczy my za dużo nie widzieliśmy, trzeba się przyznać, tak? bo z polskimi paszportami to nie, nie za bardzo mieliśmy możliwości. A... Ale obwiózł nas generał tak, Klimuk samochodem po, po, po Gwiezdnym Miasteczku. I takie pierwsze wrażenie z takiego oglądu z okna, z okna samochodu. To, znaczy nie wiemy co się dzieje e, środku. w środku, prawda? Tam e, pewnie e, jest taki skrawek, co e, jest ciekawe, jest taki skrawek amerykański, gdzie przyjeżdżają amerykańscy kosmonauci i się tam szkolą też. Astronauci. Astronauci, tak. tak. <laughs> Ale. To miasteczko, jak sobie ktoś może, nie wiem, wyobraża, że to jest jakaś super kosmiczna technologia, wypasione, nowoczesne domy, piękne uliczki. To się, to się może pomylić, bo to jest po prostu wojskowy garnizon. Rosyjski, wojskowy, garnizon, bloki położony w lesie, płyty. bloki z wielkiej płyty. Na dodatek trochę już zniszczone, nadgryzione przez czasy. Niepomalowane, trochę zaniedbane. Ale pan prezydent Putin zlecił generałowi Klimukowi zadanie odnowy tego obiektu i nad tym Klimuk pracuje teraz. Tak, jest rozkopane. Połowa uliczek jest rozkopana, trwają tam prace nad kanalizacją. Ale jest jedna, jeden obiekt, który y, zwalił na z nóg. Darych. Cerkiew. Przepiękna cerkiew. Tak, cerkiew, byłeś. której nawet nie ma w Moskwie. Bo okazało się, że większość kosmonautów po powrocie z kosmosu y, odkryła istnienie Boga. Dariusz Krotko, Marcin Pietraszewski, moi redakcyjni koledzy z Gazety Wyborczej w Katowicach i autorzy książki Cena Nieważkości. Kulisy lotu Polaka w kosmos byli Państwa i moimi gośćmi w Radiu Książki. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. To teraz do rakiety, panowie. <laughs> Radio Książki. Rozmowy o literaturze. O Polaku, który był w kosmosie, o Mirosławie Hermaszewskim, z Dariuszem Kortko i Marcinem Pietraszewskim rozmawialiśmy, gdy ukazywała się ich książka o generale, a było to w sierpniu 2018 roku. Kolejne spotkania z archiwum Radia Książki za tydzień w weekend. Dziękuję. Do usłyszenia, Michał Nogaś. 8:10 Podcast.